Siemano, tutaj Filip. Jestem na skateparku w Szklarskiej Porębie, który zresztą zaraz Wam pokażę. I dzisiaj pomyślałem, że trochę zmienię mój klasyczny sposób prowadzenia tego i ukradnę trochę Artemowi sposób pokazania wszystkich przeszkód na skateparku. Ale spoko, Artem, tylko ten raz, także nie musisz się czuć zagrożony. Nie mam mikrofonu takiego, więc będę mówić do Skate Toola. To będzie mój mikrofon. Zapraszam do filmu. Zobaczcie sobie taki rzut na skatepark. Oto quarter. Co ciekawe, nie ma on copingu, ale jest dość łagodny i myślę, że dużo trików można się na nim nauczyć. Lecimy dalej. Duży bowl. Nawet mnie w nim nie widać. Całkiem spory. Ma dwie sekcje. Jedną płytszą i drugą głębszą. Płaska rura, ale nie będę na niej siadać. Elo! No to tutaj za flatbarem mamy murek w dół, chabę w dół i rurę i ląduj. No i ten zwykły kicker, jak zwał, tak zwał. Jeszcze trzy przeszkody chyba. Tutaj mamy całkiem stromą piramidę i taki gap normalnie z taki a la London. Nie wiem, jak to nazwać właściwie, ale całkiem spoko. Mamy flotter z takim bowlowym zakrętem, strasznie stromy. I będzie. Co? I tak chuja będzie słychać, więc będę musiał dograć audio w domu. Yo!
Dzień, Koś. Chcesz jakieś świrki porobić jeszcze? Takie swoje? Mogę. No to dalej. To... Ty. Dobra, a więc co myślę o tym skateparku? Generalnie to nie jest mój pierwszy raz tutaj, więc mogę się trochę wypowiedzieć o tych przeszkodach. Tamten quarter, to co już mówiłem, jest mega fajny do nauki, łagodny, chociaż dziwne, że nie ma copingu, to jest akurat takie sobie. London Gap bardzo przyjemny, wszystkie te murki w dół, flat rail, wszystko jest gładkie i naprawdę, naprawdę git. Te quatery takie duże, no to tam nie jestem w stanie zrobić nic. No ale jak mieliście okazję zobaczyć na filmie, no to tutaj Bartek potrafił na przykład na tym Back Disastera, także no to jest wszystko do zrobienia. Skatepark jest giga gitem, bardzo przyjemnie mi się tu jeździ i chętnie będę wracać. No i każdemu, kto będzie w okolicach Szklarskiej Poręby, serdecznie polecam wpaść, no bo naprawdę dużo można się na tym parku nauczyć. A tymczasem będę się z wami żegnać, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was do subskrypcji, do obejrzenia innych moich filmów i do zobaczenia w kolejnych filmach. Yo!